Jesteśmy podczas turnieju ENA Mini Cup. Co to jest w ogóle za turniej? Skąd się wziął pomysł i kto w nim uczestniczy? Jest to już 11. edycja turniejów organizowanych dla szkół podstawowych z Poznania i okolic. Jest to turniej siatkówki, mini siatkówki, który na celu ma nauki abecadła najmłodszych dzieciaków, zaszczepić mi po prostu taką radość siatkarską, naukę gry fair play i po prostu jakby dobrą zabawę i możliwość po prostu poznania się z tym sportem. Jakie szkoły tu uczestniczą i dlaczego akurat te, a na przykład nie inne? To jest jakaś stała współpraca z tymi szkołami? Są tutaj szkoły, które już gdzieś właśnie od 11 lat z nami są na tym turnieju, już jesteśmy zaprzyjaźnieni tutaj, ale jak najbardziej są też nowe szkoły, które wyraziły zainteresowanie i chęć po prostu tutaj wzięcia udziału. No właśnie, bo oprócz szkół poznańskich, no to mamy też, chociaż mieliśmy ze Śmigla, z Kostrzyna, z Suchego Lasu, z nimi też stale współpracujecie? Tak, to jakby tutaj to już jest taka przyjaźń wieloletnia, też pod kątem klubowym, bo tutaj my się spotykamy z tymi drużynami też w ligach młodziczek, najmniejszych po prostu na różnych kinderach, na turniejach właśnie mini siatkówki. No i tutaj też właśnie oprócz tego jakby mamy i z Poznań i okolice, dlatego też jak najbardziej tutaj te drużyny również chcemy zaprosić i żeby brały tutaj udział i tym dzieciom, które też gdzieś mniej mają tej siatkówki, mogły pokazywać jak jest w klubach, jak oni trenują, po prostu żeby te dzieci też między sobą po prostu mogły rozmawiać, poznawać się, żeby te dzieci ze szkół podstawowych mogły się pytać, jak jest w klubach, jak to wszystko wygląda, no i żeby też mogły mieć możliwość dołączenia do jakiegoś klubu. Okej, okay, gratuluję sobie projektu, dziękuję bardzo. Dziękuję. ENA Mini Cup, dzieciaczki grające w siatkówkę. Skąd to się wzięło, która to ewentualnie edycja i po czemu to ma służyć? Która edycja, to nie powiem dokładnie, na pewno kolejne. Myślę, że około 10-11 tych edycji już się odbyło, bo nie dokładnie wiem, bo też jeszcze mnie w klubie nie było, kiedy to startowało. Główny cel tego ENA Cupu jest jakby przegląd szkół współpracujących z klubem, żeby zobaczyć dzieci sprawne, dzieciaki pozapraszać na trening, żeby mogły też, ma to nam ułatwić nabór przede wszystkim, bo tam też chodzimy do szkół na zajęcia, więc bardzo z tego korzystamy. Parę naszych dzieciaków też zaczynało, dziewczyn, które są w tych zespołach starszych, zaczynało tutaj, wyciągaliśmy je właśnie z ENA Cup i od wielu, wielu lat przynosi nam to efekt. No właśnie, jak jest proces mniej więcej? Dzisiaj oglądaliśmy około 160-180 dzieciaków na tej siatkówce i ile z nich twoim zdaniem potem ewentualnie, może tak, dotrwa chociażby do wieku kadeta, kadetki? Myślę, że aż takiego dużego odsetku nie ma, bo jakby połowa z tych dzieciaków to też są dzieciaki z takich zaprzyjaźnionych klubów jak Piast Krotoszyn czy Sokoły Kostrzyn, które też przyjeżdżają, żeby też nasza mini siatkówka, nasza akademia też miała z kim zagrać na poziomie i żebyśmy mogli sobie posparować przez dodatkowe 5 turniejów w sezonie, bo to zawsze przynosi wiele dobrego. Okej, okay, ile z takich edycji jakby w ciągu roku? To jest jeden taki turniej na rok, czy to jest jakieś tak bardziej jakby cykliczne w krótszych okresach czasu? Zawsze robimy około 5-6 turniej. W tym roku co miesiąc od stycznia do maja robimy turniej i w maju będzie turniej taki z pompą, wielki finał. Już przywieziemy jakieś nagrody, troszkę więcej atrakcji niż było, nie? Teraz. A to na zasadzie bardziej zabawy, czy bardziej jakiejś rywalizacji, że no jednak te miejsca, te punkty, to jest najważniejsze? Przede wszystkim zabawa. Na tych pierwszych 4 turniejach nie liczymy punktów. Wysyłamy oczywiście każdym szkołom klasyfikacje w ich grupach, tak jak grały, żeby tam trenerzy sobie mogli sprawdzić, przekazać dzieciakom, bo one też są zachwycone, które mają miejsce. Dopiero na finale robimy taki turniej od zera, gdzie już walczymy o miejsca od zera. Grupa, tam przechodzi następnej grupy do półfinału, do finału i tam wtedy można, że tak powiem, wygrać już jako wynik, nie? Mhm. Jak jest w ogóle odzew szkół, bo tak jak mówisz, macie zaprzyjaźnione szkoły, a czy zgłaszacie się do tych jakichś innych lub czy jakieś inne szkoły chcą się do was zgłosić? Słuchaj, czy Michał, czy możemy zagrać u siebie? Mamy plan jeszcze rozesłać parę zaproszeń dla szkół, z którymi nie współpracujemy tutaj z okolicy, żeby też wziąć pod uwagę to, że dzieciaki, które będą miały bliżej tu z okolicy, no to zawsze jest troszkę łatwiej je przyciągnąć, ale z reguły tam od paru lat no to są te same szkoły, bo no, nauczyciele są też przychylni, zawsze możemy przyjść tam na nabór i z tego po prostu korzystam. Dobra, dziękuję, super pomysł, gratuluję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.